Witam wszystkich w drugiej części filmu na temat ketogeników i glikogenu. Jak to wygląda z punktu widzenia nauki, zaprezentuję Wam w tym filmie. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym nakreślić troszeczkę tła w świecie dietetycznym i nie tylko w świecie dietetycznym. Pewnie zauważyliście, mamy do czynienia z taką nowomową, tak? Używa się nowych pojęć, aby zobrazować rzeczywistość, która nas otacza, bo okazuje się, że to, co było wcześniej, nie zdaje egzaminu, tak? Czyli mieliśmy do czynienia z jakąś ideologią, która opisywała rzeczywistość, i nagle się okazuje, że ta rzeczywistość jest inna. W związku z tym trzeba wprowadzić nowe pojęcia, aby wszystko się zgadzało w kontekście pieniędzy, mamony, jak również i marketingu, tak? W związku z tym w świecie dietetycznym możemy usłyszeć o czymś takim jak: jesteś zaadaptowany mocno do ketozy, to możesz jeść 150 gramów węglowodanów i dalej będziesz w ketozie. No, bardziej mylnego wniosku logicznego nie można było wysnuć, ale jestem skory się założyć o 1000 zł, gdyż Dominik nie mieszka daleko, mogę dojeżdżać do Poznania i karmić Dominika 150 gramami węglowodanów w formie, w takiej, jakiej uznam za słuszne, przez tydzień czasu i sprawdzimy, jak to wygląda w praktyce. Jak mocno Dominik jest zaadaptowany do ketozy, niezależnie czy się leży, czy się pracuje, będzie spożywał 150 gramów węglowodanów, tak? Zbadamy ketony przed próbą 7-dniową. Po 3 dniach, następnie po 7 dniach, Dominik będzie mógł sobie mierzyć ketony z palca, żeby to wszystko było obiektywne. Ja również będę sobie mierzył ketony, gdyż może okazać się, że ktoś będzie chciał zmanipulować badanie, tak? No ale no tak to wygląda, nie? W kontekście zaadaptowania mocno do ketozy. No, na czym polega adaptacja do ketozy? No, na niczym innym jak na tym, że im wyższy poziom ketonów masz we krwi, im głębiej jesteś w ketozie, tym jesteś lepszy, tak? A tym samym musisz spożywać mniej węglowodanów, a tym samym jesteś w stanie rywalizować z osobami, które są sprinterami na 100, 200, 400, 800 metrów. Jesteś w stanie rywalizować na bardzo wysokim poziomie z osobami, które uprawiają piłkę nożną, piłkę ręczną, piłkę wodną lub hokej. To jesteś wtedy zaadaptowany mocno do ketozy, a w tym przypadku mamy do czynienia z błędem logicznym. Co najwyżej starasz się zaadaptować do wzrastających obciążeń fizycznych, ale dosyć o tym. Ale zakład jak najbardziej jest aktualny, jeżeli Dominik podejmie próbę jako doradca żywienia optymalnego, z chęcią podjadę do Poznania, nie mam daleko. Pewnie ustalimy zasady tego zakładu w kontekście mojego przemieszczania się z Gorzowa do Poznania. Więc przechodząc do meritum, czyli do badań, nakreślę jeszcze troszeczkę tło w kontekście wysiłku fizycznego, tak? Czyli tego adaptowania się do tak zwanych obciążeń fizycznych rosnących. Mamy tutaj do czynienia z biegami długodystansowymi. Widzimy, jak wygląda średnia wielkość VO2 max w kontekście mężczyzn oraz kobiet. Dlaczego jest to tak istotne? Ano dlatego, ponieważ w tym badaniu osoby chodziły za elitę i wykonywały wysiłek fizyczny, można powiedzieć, przewidziany dla, w tym przypadku, kobiet w kontekście biegów długodystansowych. Ale aby nie przedłużać, przejdźmy do owego badania i sprawdźmy, jak to wyglądało w praktyce. Już sam tytuł trąci ideologią na temat ketogeników zaadaptowanych do, można powiedzieć, biegów ultra, tak? I przeprowadzał je również Finney, jak i Wolek, więc zaznaczę tutaj, że dieta ketogeniczna to dieta, która zawiera 30-40 gramów węglowodanów, ma za zadanie podnieść poziom ketonów do takiej wartości, aby ci, którzy stosują ketozę, korzystali z ketonów jako źródła energii, nie? Nie z węglowodanów, więc sprawdźmy, jak to wyglądało w praktyce. Jak zawsze w tego typu badaniach mamy do czynienia z dwoma grupami: grupą wysokowęglowodanową i grupą wysokotłuszczową. Pokazuję tą tabelę ze względu na to, abyście zwrócili szczególną uwagę na wartości, jakie: średnie, odchylenia standardowe i, można powiedzieć, zakresy, od ilu do ilu
czego dana pozycja dotyczy. Tutaj mogę tylko zwrócić uwagę w kontekście tego glikogenu i tego filmu, na jaki jest temat, tak? Widzimy, że jeżeli chodzi o doświadczenie biegowe, w przypadku grupy wysokowęglowodanowej wynosiło ono średnio 9, od 4 do 22, natomiast w grupie wysokotłuszczowej 11, od 1 do 25, tak? Czyli średnio 11, więc możemy sobie ocenić mniej więcej, ile osób jak było zaawansowanych, nie? W kontekście biegania. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia właśnie tego glikogenu, o którym traktuje to badanie, a pozostałe pozycje sami sobie możecie zinterpretować. Jeżeli przejdziemy do drugiej tabelki, również jest podzielona na dwie grupy, no i co wydaje się logiczne. No jednak, jest jedno ale, tak? Jeżeli chodzi na przykład o białko, energię i tak dalej, mamy tutaj do czynienia z czymś takim, że mamy wyrażoną średnią, standardowe odchylenie, ale nie mamy podanego zakresu, więc nie wiemy, ile spożywano węglowodanów, żeby można było ocenić, czy ta średnia 82 gramy była spowodowana tym, na przykład, że większość stosowało model wysokotłuszczowy, gdzie było 100 gramów węglowodanów, a na przykład dwie osoby lub jedna osoba spożywała tylko 30 lub 40 gramów węglowodanów. Ale jeżeli spojrzymy właśnie na to odchylenie standardowe, to widzimy, że jednak mamy 62 gramy tych węglowodanów. I ta ilość węglowodanów podawana jest w przypadku tego badania jako przykład na to, że poziom ketonów jest taki, a nie inny. Ale jest jedno. Ale jeżeli zajrzymy sobie do czego? Do takiego, można powiedzieć, dodatku. Zawsze zaglądajcie do dodatków w badaniach. I dowiemy się, jeszcze tylko wrócę na chwilę. Tutaj był taki, na podstawie, to oceniono na podstawie takiego trzydniowego dzienniczka żywieniowego, tak? Następnie, przed samym testem, tak, dwa dni możecie przeczytać, jak ułożono te dwie diety, tak? Model wysokotłuszczowy i niskowęglowodanowy. Widzimy, że ilość kalorii, można powiedzieć, była głodowa dla biegaczy, którzy biegają przez 3 godziny. Zmieniono też proporcje wyrażone w kiloprocentach, tak, energii, w białku oraz w czym? W tłuszczach, nie? Zmniejszono też ilość węglowodanów, nie? Średnio, jak również odchylenie standardowe już nie wynosiło 60, tylko 27. Dlaczego jest to tak istotne? No zaraz Wam pokażę, bo jeżeli chcecie manipulować badaniami, to robicie różnego rodzaju myki. Tutaj akurat, czy to jest świat wysokotłuszczowy, czy wysokowęglowodanowy, w kontekście oszukiwania osób, które później czytają te badania, to nie ma znaczenia, bo jedni, drudzy popychają to swoją ideologię, bo zarówno ten model wysokowęglowodanowy, jak i model ketogeniczny, to jest wielki biznes, nie? Firm suplementacyjnych, dietetyczny. I teraz, gdy przejdziemy sobie do omawianych wyników, w kontekście skąd wiemy, dlaczego, że na przykład model wysokotłuszczowy zawierał więcej węglowodanów, no ano na przykład z takich oto informacji, nie? Na przykład po ilości triglicerydów, nie? Podczas wysiłku w przypadku dwóch modeli żywieniowych, nie? Skąd wiemy, że spożywano więcej węglowodanów? No na przykład po wartości glukozy, tak? Przed wysiłkiem, nawet pomimo tego, że zastosowano głodówkę na modelu wysokotłuszczowym przez dwa dni przed samym eksperymentem, ograniczając węglowodany, jak również zwiększając ilość białka, tak? Po czym jeszcze możemy zaobserwować, że te osoby, które stosowały gdzieś tam średnio chyba 9-11 miesięcy, ale niektórzy nawet po 20 miesięcy model wysokotłuszczowy, no na przykład po ilości insuliny, nie? A skąd wiemy, że ten zabieg był nietrafiony w kontekście ograniczenia kalorii na modelu wysokotłuszczowym i węglowodanów, na przykład po wartości ketonów, nie? No sprawdźmy, nie? Tutaj mamy wartość ketonów na poziomie 200, tutaj na poziomie, nie wiem, 700-800, tutaj jakbyśmy sikali na pasek, to byłoby mniej więcej, kolor fioletowy, tu bordowy, nie? I widzimy, że dwie grupy korzystają z czego? Kwasów tłuszczowych. Tylko różnica pomiędzy grupą wysokowęglowodanową a wysokotłuszczową jest taka, że wysokowęglowodanowcy w pełni korzystają z tłuszczów. Widzimy, tak? Dopalają tłuszcze do końca, ponieważ ketonów jest
mniej. A co dzieje się, gdy głodujemy w kontekście ilości kalorii i w kontekście spożywanych węglowodanów, jeżeli chcemy udowodnić pewną tezę, na przykład w kontekście glikogenu, przy, dodam, niezbyt intensywnym wysiłku, fakt, trwającym 3 godziny, no ale był to bieg w pierwszym zakresie, można powiedzieć, pierwsza strefa biegowa, nie? I teraz właśnie możemy zaobserwować, co, do czego prowadzi ideologia, nie? Widzimy, jak wzrasta poziom kwasu mlekowego w grupie wysokotłuszczowej, tak? Co daje głodówka w kontekście ograniczenia kalorii, w kontekście zmniejszenia ilości węglowodanów? Powoduje to, że bieg w pierwszym zakresie staje się mordęgą, nie? A jak to wygląda teraz w przypadku glikogenu? Sprawdźmy. Tu jest o tyle fajnie, że jest pokazane, są pokazane średnie wartości. Widzimy, że faktycznie nawet w przypadku modelu wysokotłuszczowego ten glikogen wypada korzystnie, nie? W stosunku do modelu wysokowęglowodanowego jest tylko jedno ale, albo nawet i więcej ale. Jeżeli przyjrzymy się na przykład tym wartościom, nie? Glikogenu mięśniowego u osoby, biegacza, który zgromadził więcej glikogenu niż osoby na modelu wysokowęglowodanowym, należy sobie zadać pytanie, ile spożywał ile taki zawodnik spożywał węglowodanów, jaki był jego poziom wytrenowania, bo jak już wcześniej wspomniałem, kazałem Wam zwrócić uwagę na doświadczenie biegowe, tak, w kontekście zakresu od ilu do ilu lat, tak? I widzimy tutaj właśnie, że pewne dane powinny zostać odrzucone, tak? Na przykład te osoby wyglądają, jakby były przetrenowane, albo były, można powiedzieć, na niskim poziomie, nie? W sensie wytrenowania. Bo jeżeli sprawdzimy, jaki miały poziom glikogenu, to wychodzi na to, że dobór samej grupy badawczej chyba nie do końca był adekwatny, tak? I jeżeli przyjrzymy się na przykład tym dwóm biegaczom, to się okaże, że bardzo słabo odbudowywali glikogen, co później widać w uśrednionym wyniku, ale w tym badaniu jest to wyraźnie wskazane i napisane, tak? Mamy zakres, nie? Tego odbudowy tego glikogenu w grupie wysokowęglowodanowej od 19 do 49, natomiast w grupie wysokotłuszczowej zaczyna się od 40, więc skrajne wyniki powinno się odrzucać, aby prawda była obiektywna, lub ewentualnie, ja nie wiem, dlaczego oni tego nie robią dla 10 osób, tak? I tu dla 10 osób można by było podać 1, 2, 3, 4, 5. Chciałbym wiedzieć, ile spożywała ta osoba kalorii, ile spożywała węglowodanów przed, tak? Ile w tym dwudniowym okresie adaptacyjnym. Notabene jest tu napisane, że to jest poufne. Jakaś spiskowa teoria dziejów, nie wiem. Więc widzimy tutaj te naginanie tej rzeczywistości, żeby pasowało nam to wszystko do naszej ideologii, tak? A tak to nie powinno wyglądać. W związku z tym tutaj też chciałbym zobaczyć na przykład na tym wykresie, jak wyglądał poziom ketonów w grupie wysokotłuszczowej, gdy oni standardowo jedli sobie po 100-120 gramów węglowodanów, a nie ucięto im sztucznie przez 2 dni, aby wywołać stosowny efekt pożądany akurat w tym badaniu, aby udowodnić swoją tezę. A teraz ja Wam pokażę takie bardziej obiektywne badanie, które pokazuje, co się dzieje, gdy spożywasz zbyt mało węglowodanów, ale dalej to nie będzie ketoza i jak ta ilość węglowodanów wpływa bezpośrednio na glikogen. To badanie już omawiałem, ale ono będzie idealne. Tak? W tym badaniu akurat, jeżeli chodzi o wysiłek fizyczny, mieliśmy do czynienia z wyższą intensywnością na poziomie 72% VO2 max, tak? I ile spożywano węglowodanów? Zaraz Wam pokażę. Tutaj akurat mieliśmy do czynienia z pedalarzami, którzy pedałowali przez 2 godziny, tak? A jak wyglądały ten podział tych na te dwie grupy? Widzimy, jak to wyglądało średnio, jak wyglądał zakres, jak wyglądało odchylenie standardowe i w przypadku węglowodanów widzimy, tak? Średnio spożywała grupa wysokotłuszczowa 50 gramów węglowodanów. Zakres od 15 do 82. Jeżeli chodzi o odchylenie standardowe, tak? Tutaj mamy 20, tam było 60, więc widzimy, że to badanie pod kątem metodologicznym i dobrania osób do tego badania, aby udowodnić pewne tezy, jest lepiej przeprowadzone, tak? I to jest badanie z tego samego roku, można powiedzieć, przeprowadzone akurat chyba
bez Wolka, tak? Jest akurat Noakes, więc można powiedzieć bardziej obiektywne. Obiektywni badacze, którzy znają się na fizjologii i nie chcą udowodnić jakiejś ideologii czy tezy na siłę. Więc teraz widzimy, tak, jak wygląda średnie, standardowe odchylenie, można powiedzieć, nie? I teraz, gdy przyjdziemy do wyników, to dowiemy się, jak podczas wysiłku wygląda poziom glukozy, poziom kwasu mlekowego, tak? Poziom ketonów w trakcie wysiłku, nie? A jak to wyglądało przed wysiłkiem, też można sprawdzić. Jak wygląda sytuacja, że jednak nie jesteś do końca w ketozie, poziom glukozy, nie? Nam o tym informuje. Jak wygląda poziom insuliny, tak? Widzimy, że osoby, które spożywały mniej węglowodanów, ten poziom insuliny był mniejszy, jak również i poziom glukozy. Ale w tym badaniu również nie mamy danych, informacji, które informują nas, że uczestnik tego badania, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, spożywał tyle i tyle. A przecież to można wszystko dodać, nie? W jakimś takim dodatku, żeby można było sobie przeanalizować, ale nawet bez tego w tych badaniach wychodzi, że tak, ketony, nie? Przed gdzieś tam wysiłkiem, jaki jest ich poziom, że niewystarczająca ilość węglowodanów w diecie wysokotłuszczowej skutkuje zubożonymi zapasami glikogenu, zarówno przed wysiłkiem, jak i po wysiłku. W związku z tym tezy, które głosi ketokotor, są zwyczajnymi kłamstwami. To już nawet nie jest manipulacja, to są kłamstwa w żywe oczy. Ale wiecie, jak to jest, nie? Jeżeli masz konflikt interesów, tak, i twoja żona, twój mąż, twoja kobieta, twój mężczyzna popycha do przodu dietę ketogeniczną, no to nie będziesz sobie odkładał od ust, nie? A prawda zawsze umiera pierwsza. Prawda zawsze jest zakładnikiem mamony. Więc tak wygląda prawda obiektywna przekazywana przez dojo, bo dojo zawsze opiera się na naukach ścisłych, na fizjologii wysiłku, na podstawach fizjologii żywienia, nie zakłamuje rzeczywistości, no i raczej chyba nikt nie wytknie mu jakichś ewentualnych błędów metodologicznych lub ewentualnie związanych z czym? No, z taką teorią, której nie można spotkać w praktyce. To by było na tyle, co chciałem wam przekazać w tym filmie. Trzymajcie się, cześć!